Dzień dobry. Witam Was serdecznie na kolejnym treningu z cyklu Ćwicz na zdrowie. Razem z firmą Polmed przygotowaliśmy dla Was dzisiaj trening taki ogólnorozwojowy całego ciała, służący usprawnieniu ogólnej sprawności ruchowej. No i taką myślą przewodnią tego dzisiejszego treningu jest generalnie kontrola wagi ciała, czyli kolejny ogromny problem, kolejna w zasadzie choroba cywilizacyjna dzisiejszych czasów, czyli właśnie nadwaga, otyłość. Więc radzimy sobie z tym, jak wiemy, poważna nadwaga i otyłość są czynnikiem sprzyjającym rozwoju tak naprawdę wielu chorób, więc ta kontrola wagi jest bardzo, bardzo ważnym elementem, który powinien towarzyszyć tak naprawdę naszemu życiu na co dzień. Oczywiście nie dajmy się zwariować, nie musimy tutaj od razu wszyscy chudnąć po 30 kg w 2 tygodnie, to nie o to nam chodzi, żebyśmy mieli jasność. Raczej właśnie o to, żeby spokojnie sobie dbać o to, żeby rzeczywiście kontrolę nad tą naszą wagą utrzymać. Więc dzisiaj sobie robimy trening całego ciała. Przygotujmy sobie przede wszystkim jakieś obciążenia, troszeczkę miejsca wokół nas. Dużo tego miejsca nie potrzebujemy, natomiast na pewno obciążenia, z nimi sobie będziemy pracować. Jeżeli macie hantelki, to idealnie. Jeżeli nie, no to już wiemy. Butelki wody, nie wiem, puszki z fasolą, co tam macie w kuchni. Tak jak mówiłem, kuchnia jest genialnym miejscem na znalezienie jakichś obciążeń. Tak, żebyśmy mieli co trzymać w dłoniach i czym ćwiczyć. Wy już dokładnie wiecie, jak sobie te ciężary dobierać pod siebie. Jeżeli nie, to zawsze możecie mnie zapytać. Ja chętnie podpowiem. No i woda. Woda, moi kochani, dzisiaj koniecznie musi być pod ręką. Nawadniamy się między seriami. Będą to ćwiczenia też już dosyć intensywne, więc musi ta woda być. Sporo jej będziemy tracić, więc musimy ją na bieżąco uzupełniać. Dobra, bo ja tu gadu, a trening się sam nie zrobi. Zaczynamy sobie rozgrzewkę. Zaczynamy od spacerku. Podnosimy tętno, podnosimy troszeczkę sobie ciepłotę ciała. Rozgrzewamy wszystkie mięśnie, rozgrzewamy wszystkie stawy, no i wtedy sobie na bezpiecznie będziemy mogli przejść do naszego treningu. Coraz wyżej kolana. W tym treningu znowu cały czas pamiętamy, cały czas z tyłu głowy mamy tę świadomość, że ćwiczymy sobie przede wszystkim na zdrowie, więc nie przeginamy z tymi ćwiczeniami, kochani. Staramy się robić je w takim zakresie, w jakim dajemy radę. Ciężary też nie muszą być jakieś bardzo straszne. Dodajemy sobie skręty tułowia. One mają nas bodźcować, więc mamy czuć, że ćwiczymy, ale nie musimy przeginać. Żeby z kolei nam się stawy nie sypnęły. I dosyć. No i lecimy ze wszystkimi stawami po kolei. Zaczynamy od góry. Głowa na boki. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. Osiem. Dziewięć. Dziesięć. Jedenaście. Dwanaście. W przód, tył. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście. Otwieramy klatkę piersiową, hop, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, łokcie, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, nadgarstki na początek na boki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście,
12 i krążenia. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście. Ruchy rotacyjne w osi kości ramiennej. Przyklejamy sobie łokieć do tułowia i hop. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście. I druga ręka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście. Aktywacja łopatki. Unosimy sobie dłonie na wysokość klatki piersiowej. Coraz mniej będę Wam tłumaczyć te ćwiczenia rozgrzewkowe, bo już je znacie, są proste. Wyciągamy ramiona do przodu i ściągamy łopatki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście. Dobrze, rozluźniamy i schodzimy sobie niżej. Bierzemy się za biodra, podwijamy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście. Na boki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście i krążenia w jedną stronę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście i w drugą stronę odkręcamy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście i dwanaście. Kolana. Stajemy na jednej nodze i drugą sobie prostujemy, uginamy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście. Druga noga. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście. No i staw skokowy. Na koniec krążenia na zewnątrz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście. I powrót. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście. Druga noga na zewnątrz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście. I powrót. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście. No i super. Rozgrzewka za nami. Moi drodzy, łyczek wody, zanim zabierzemy się do ćwiczeń, więc nawodnijmy się troszeczkę przed tymi ćwiczeniami, no i w dłoń za chwileczkę nasze obciążenia, no i zaczynamy sobie trening. Zaczniemy od ćwiczeń tych troszeczkę cięższych, tam gdzie zaangażujemy duże grupy mięśniowe, później to coraz mniejszych będziemy sobie
przechodzić. Zaczynamy sobie od nóg, więc takie podstawowe, najbardziej podstawowe ćwiczenie, które możemy sobie wykonać, to jest przysiad angażujący bardzo dużo grup mięśniowych naraz, pamiętając o prawidłowej technice wykonywania przysiadów. Zacznijmy sobie. Stopy dosyć szeroko, mniej więcej na szerokość barków rozstawione. Ciężar trzymamy przed sobą na wysokości mostka, łokcie przyklejone do tułowia. No i przede wszystkim, moi drodzy, nie zaczynamy od ugięcia kolan, zaczynamy od wypchnięcia bioder do tyłu, ok? Więc prawidłowa technika wykonania przysiadu. Wypychamy biodra do tyłu, dopiero później uginamy kolana, schodzimy sobie do przysiadu i wracamy do pozycji wyjściowej. Tak, na koniec podwijamy sobie biodra, napinamy mięśnie pośladkowe i mięśnie brzucha, cały czas kontrolując ten ruch. Jeżeli chodzi o kolana, pilnujemy, żeby one przede wszystkim odchodziły nam do zewnątrz, niech się nie zbiegają do środka. Ok? Myślę, że jesteście gotowi. W dół robimy wdech, do góry wydech. Gotowi? Zaczynamy. Hop. Wdech, wydech. Wdech, wydech. Hop. 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Super, rozluźniamy sobie nogi. Ciężar można w międzyczasie odłożyć, ja tego nie robię. Troszeczkę z lenistwa, nie chce mi się cały czas odkładać tego ciężaru i po niego sięgać, więc cały czas będę go trzymać. Natomiast śmiało możecie sobie odkładać ciężar w przerwach, zamienić ciężar na chwilę na wodę, żeby się napić. Przypominam o nawadnianiu, no ale krótkie będą przerwy, bo mamy dużo do zrobienia, a czas nam się nie rozciąga. Zaczynamy drugą serię. Hop. To samo. Raz. Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście. Rozluźniamy nogi. No myślę, że tu już czujecie to przyjemne ciepło, które się rozchodzi po całym ciele, spowodowane tą naszą zwiększoną aktywnością. Duże mięśnie zaangażowaliśmy sobie do pracy, więc musiał ten wysiłek się pojawić. Teraz mięśnie grzbietu, pochylamy się delikatnie do przodu, opuszczamy ramiona, nie puszczając łopatek, ok? Plecy cały czas wyprostowane, łopatki ściągnięte i z tego miejsca wiosłujemy sobie hantelkami do bioder, uginając łokcie. Hop. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. Osiem. Dziewięć. Dziesięć. Jedenaście. Dwanaście. Ja się trochę już zmęczyłem, mam nadzieję, że żeby też. Rozluźniamy się w międzyczasie, staramy się te aktywne przerwy też robić, więc tak jak widzicie, ja cały czas przestępuję z nogi na nogę. Coś tutaj się cały czas dzieje, nie pozwalamy na to, żeby nam to ciepło z ciała całkowicie uciekało. Nie kładziemy się, nie siadamy, staramy się cały czas gdzieś tam w tym ruchu pozostać. Na pewno wtedy więcej z tego ćwiczenia sobie skorzystamy. Lecimy z drugą serią, a później przejdziemy sobie na matę, będzie troszeczkę przyjemniej, to sobie poleżymy. Hop. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. Osiem. Dziewięć. Dziesięć. Jedenaście. 12. Super. No i schodzimy do parteru.
Schodzimy na matę. Powiedziałbym, że tu już same przyjemności, ale mi nie uwierzycie, więc nie będę tego mówić. Sami ocenicie sobie, czy jest przyjemnie, czy nie. Ustawiamy sobie nasze ciężary na biodrach, na wypustkach biodrowych. Stopy podwijamy sobie blisko pośladków. Jeżeli komuś to pomoże, może unieść palce od stóp. Jeżeli nie będzie czuć się mięśni pośladkowych w pracy, jeżeli będzie czuć, to może śmiało opierać sobie całe stopy o ziemię i z tej pozycji wypychamy biodra do góry, napinamy mięsień pośladkowy, trzymamy 3 sekundy na górze i opuszczamy. Gotowi? Hop. Raz, dwa, trzy, dół. 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 I ostatni raz. Raz, dwa, trzy i przerwa. Chwila przerwy. Te przerwy też tutaj już nie będą długie. Zostaje nam jeszcze kilka ćwiczeń. Zaraz sobie przejdziemy do mięśni brzucha, później pozostaje obręcz barkowa i ramiona. I daję wam wolne. A na to trzeba sobie najpierw zapracować. Jeszcze trochę mamy do zrobienia. Druga seria unoszenia bioder. Uwaga, czas start. Hop. Raz, dwa, trzy, dół. 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 I ostatni raz. Raz, dwa, trzy i dosyć. Odkładamy hantelki na bok. Przechodzimy sobie od razu do wykonania kolejnego ćwiczenia. Unosimy dłonie w stronę kolan. Delikatnie unosimy odcinek piersiowy kręgosłupa nad podłogę. Odcinek lędźwiowy kręgosłupa cały czas przyklejony do podłogi przez cały czas trwania tego ćwiczenia. I wykonujemy serię króciutkich z 5. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, 11, 12, 13, 14, 15. Odkładamy. Robimy 3 bardzo głębokie wdechy. I druga seria. Hop. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście. Super. Kolejne ćwiczenie. Jak widzicie, mamy tempo, no ale tego wymaga właśnie nasz dzisiejszy cel treningowy. Unosimy sobie hantelki nad klatkę piersiową. No i robimy sobie takie ćwiczenie kombinowane, łączone. Łączymy sobie tak naprawdę 2 ćwiczenia w jedno. Najpierw uginamy łokcie, odkładamy je na podłogę i pierwszy ruch to będzie wyciśnięcie. Od razu sobie rotujemy ramiona palcami do siebie
i po łuku na prawie wyprostowanych ramionach odwodzimy sobie ramiona do boków, tak żeby znowu łokcie wylądowały na podłodze, ale nie dłonie. I unosimy nad klatkę piersiową i to jest jedno powtórzenie. Gotowi? Lecimy. Hop. Wyciskanie i rozpiętka. Hop. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. Osiem. Dziewięć. Dziesięć. Jedenaście. I dwanaście. Super. Trzy głębokie wdechy i druga seria. Druga seria. Unosimy ramiona nad siebie, nad klatkę piersiową. Wyciskamy i lecimy. Hop, hop. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. Osiem. Dziewięć. Dziesięć. Jedenaście. Dwanaście. Super. To jak już jesteśmy w tej pozycji, zostańmy sobie od razu do następnego ćwiczenia i z tej pozycji uginamy łokcie, opuszczając sobie hantelki w stronę uszu, po bokach głowy kończą i nie ruszając łokci z miejsca, prostujemy ramiona do pozycji wyjściowej. Zaczynamy od razu, ćwiczymy coraz mniejsze mięśnie, natomiast właśnie dzięki temu musimy utrzymać intensywność treningową poprzez skracanie przerw, więc idziemy od razu, hop, wdech i wydech, wdech, wydech, hop, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, 12. Chwilka przerwy, trzy głębokie wdechy. I druga seria. Hop. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście. Cudownie, wstajemy, koniec leżakowania. No i zostaje nam jeszcze jedno ćwiczenie do zrobienia, żeby nie było za łatwo, musimy sobie dopiąć w pozycji stojącej. Poleżeliśmy, było przyjemnie, no ale nie może być tylko przyjemnie. Cały czas się nawadniamy, pamiętamy, no i ostatnie ćwiczenie, obręcz barkowa, znowu intensywność, więc już teraz się nie zatrzymujemy. Unosimy sobie ramiona do boku,
i opuszczamy na dół, tak? Dosyć proste, natomiast mam nadzieję, że trochę poczujecie też palenie w mięśniach naramiennych. Leciutko ugięte ramiona unosimy do poziomu barków i opuszczamy do pozycji wyjściowej. Gotowi? Hop. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. Osiem. Dziewięć. Dziesięć. Jedenaście. 12, jeszcze 13, 14, dobra, 3 głębokie wdechy, znowu nosem wdech, ustami wydech. I jeszcze raz. Dobrze. No i druga seria i kończymy, moi drodzy. Ostatnia seria. Hop. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. Osiem. Dziewięć. Dziesięć. Jedenaście. Dwanaście. Mocno 13 i ostatni 14. Super. No to czas odrzucić to. Te diabelskie urządzenia, obciążenia, niech nas już nie męczą. To by było tyle na dziś. Mam nadzieję, że Wam się ten trening podobał. Był troszeczkę intensywny, no ale takie treningi też się będą pojawiać. No, nie ma co się oszukiwać, nie będzie tylko przyjemnie cały czas, nie będziemy tylko się rozciągać, leżeć i oddychać. Czasami będzie trzeba się też zmęczyć po prostu. No ale to przyświecało właśnie naszemu dzisiejszemu celowi. Musiało to się pojawić, żeby właśnie zadbać o tą naszą kontrolę wagi, która jest tematem przewodnim dzisiejszego właśnie treningu. No i pamiętajcie, że tak naprawdę te nasze ćwiczenia, jeżeli chodzi o kontrolę wagi, one oczywiście pomagają, natomiast tutaj musimy pamiętać też o tym, że kontrolujemy wagę przede wszystkim dzięki naszej diecie. Ona, różne mankamenty tam się pojawiają w naszych dietach, no i w tym pomoże nam oczywiście dietetyk. Trochę się boimy tego dietetyka, że on nas po prostu skaże jak na zesłanie na Sybir, po prostu na męki wieczyste, ale to nie o to chodzi. Moi drodzy, nie bójcie się iść do dietetyka. Partner nasz Polmed na pewno Wam w tym pomoże. Też są świetni dietetycy, którzy Wami się chętnie zaopiekują. No i gwarantuję, że raczej nie będzie tak, że przewrócą Wam świat żywieniowy do góry nogami. Odchodzi się od takich pomysłów, a trochę zmodyfikują po prostu Waszą obecną dietę tak, żeby było Wam łatwiej tę wagę po prostu kontrolować. To nie muszą być, pamiętajcie, wielkie zmiany, to nie musi być od razu rewolucja. Małymi kroczkami do celu. Życzę Wam wytrwałości w tym wszystkim. Mam nadzieję, że się zobaczymy jeszcze, że nie macie mnie dosyć po dzisiejszym treningu. No i na następnym też się pojawicie znowu w tym samym gronie albo i jeszcze większym. Zapraszajcie znajomych i rodzinę na nasze ćwiczenia. Dziękuję Wam bardzo za dzisiaj i do zobaczenia już wkrótce. Pa, pa!
nunca decepcionan. Pero es mejor bien arrechado, no vamos pa'l hotel o pa' otro lado. Como dice Balvin, esta vaina no acaba. Esta es mi zona, cosas que nunca decepcionan. Pero es mejor bien arrechado, no vamos pa'l hotel o pa' otro lado. Y como quiera, mami, yo estoy a tu lado. Dale, bésame, ven y atrápame. Hagamos jueguitos que de chiquito no pude hacer. Dale, bésame, ven y atrápame. Que ahora adultos sabemos bien lo que vamos a hacer. Dale, bésame, ven y atrápame. Ven y atrápame. Hagamos jueguitos que de chiquito no pude. Ven y atrápame, que ahora adultos sabemos bien lo que vamos a hacer.